dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat przedmiotów, które pojawiły się w Tibi, ale nigdy nie były możliwe do zdobycia z żadnego np. potwora. Dodatkowo omówimy teorie związane z ich pojawianiem się w świecie Tibi, tak więc zapraszam do oglądania. Skupimy się głównie w dzisiejszym odcinku na Tibianiku, statku, na którym pojawiły się największe wystawy tibijskich przedmiotów w dziejach Tibi. Ostatnia taka wystawa miała miejsce w 2004 roku. Wystawa była organizowana przez gildię AFT, Alliance of Free Tibians. Była to druga najstarsza gildia w Tibi. Wiele przedmiotów stamtąd przez ponad 10 lat stworzyło wiele różnych teorii, jak i fake newsów. Do samego Tibianika były ogromne kolejki, ciągnęły się nawet po kilka godzin. Trzeba przyznać, że ludzie byli mega cierpliwi, ale było to opłacalne. Można było zobaczyć wiele legendarnych przedmiotów, które widywało się wcześniej wyłącznie gdzieś na screenach w internecie, które nie wiadomo, czy były prawdziwe, tym bardziej, że lata temu Google miało mega dużo dziur. Wielu ludzi, którzy grali na innych serwerach, specjalnie zakładali konta i robili ósme levele, żeby się tam pojawić, na Antice. Przez co przed samą wystawą Rugard na Antice był strasznie zawalony low levelami, które walczyły o każdego szczura jak o bryłę złota, byle zdobyć expa i wyjść jak najszybciej z Ruka, by stawić się w kolejce jak najszybciej. Oczywiście z czasem kolejka się luzowała i każdy tak naprawdę miał szansę skorzystać i pooglądać te przedmioty. Korzystając z dobra i zgody ziomala Tibia Old Videos, możemy zobaczyć właśnie na filmie, jak ludzie spacerują, zwiedzają Tibianika, oglądając wszystkie ładne itemki. Tibia 7.3 to właśnie wtedy pojawiła się największa ostatnia wystawa Tibianika. Były to czasy, gdy właśnie w tej łatce były dodane m.in. Plague Spike, miejsce niedaleko głównej pustyni, oraz właśnie wtedy zostało dodane miasto, które przez wiele lat uwielbiałem i w sumie do Tibi ponad 8.0 latałem tam wielokrotnie. Oczywiście mowa tutaj o mieście Ankrakmum. Miasto Ankrakmum wiąże się z wieloma historiami i przygodami. Było to miasto, które ogromnie wpłynęło na wzrost ilości MS-ów na Tibijce, bo dzięki tombom, które się tam znajdowały, można było oczywiście, no pod warunkiem, że miało się sporo hajsu, można było tam latać i expić właśnie na tombach, robiąc ogromne power gaming z porównaniem do tego, co miało miejsce przedtem. A jak ktoś postarał się, to i mógł nawet wykręcić profit, albo przynajmniej wyjść na zero. Wracając do Tibianika, warto dodać jeszcze, że na wystawie zostały pokazane itemy, które były nie tylko od właścicieli, ale również od zaprzyjaźnionych graczy, którzy zaryzykowali i dali swoje itemy lub nawet całe EQ po prostu na wystawę. Wiele osób łączyło niektóre z przedmiotów z tibijskim icebergiem, czyli największym lore i questami, które zostały rozwiązane albo porzucone, lub też zapomniane, lub usunięte, albo niedokończone przez pracowników Cipsoftu. Zacznijmy może od pierwszego przedmiotu, którym jest Hornet Helmet. Helmet, który ma 11 defa i był jednym z najbardziej pożądanych przedmiotów w dziejach Tibi, gdy oglądało się screeny, na których Eternal Oblivion, legenda Tibijki, latał z nim, po prostu każdy był w szoku, skąd on ma ten helmet. Po wielu, wielu latach okazało się, że dało się zdobyć go w banalny sposób. Jednak to były lata temu, gdy tibiejskie jakieś tam quest spoilery jeszcze raczkowały. Tak samo jak gogle, czy po prostu cały internet. Helmet ten można było zdobyć w okolicach aktualnego Brightsword Questa. Na początku krążyły plotki, że hełm ten pojawił się w skrzynce za każdym save serwerem. Jednak nie mamy co do tego pewności. Jednak Cipsoft zmienił respienie się tego itema na raz na pół roku. Oczywiście jest to przybliżona informacja i w 100% niepotwierdzona, jednak jest najbardziej prawdopodobną teorią, ponieważ podobnie miało to miejsce z Winged Helmetem, o którym pogadamy później. Mimo wszystko były to czasy, gdy nie istniały jeszcze skrzynki questowe, dlatego jak na przykład się klikało w jakąś skrzyneczkę teraz, no to dostajecie item z questa, tak? A kiedyś to były czasy, że jak się klikało w skrzynkę, to po prostu ona się otwierała jak zwykła szafka czy coś w stylu. Dlatego też maperzy pochowali itemy pod skrzynkach tak dość randomowo, nie mając zapewne też do końca świadomości, jak to wszystko się potem z biegiem lat potoczy. I pewnie też nie spodziewali się tego, że te itemy tak urosną na wartości i tak wiele pojawi się z nimi historii i teorii. Choć w sumie z drugiej strony nie wiadomo, czy się nie spodziewali, może to był specjalny zabieg Cipsoftu i udało im się. Podobna sytuacja miała miejsce z Demon Legami, które można było wyciągnąć ze skrzynki normalnie na aktualnym Demon Helmet Questie.
co jest ogromnym zaskoczeniem, jednak warto dodać, że były to lata, gdy Tibia dopiero raczkowała. Więc zrobienie na przykład solo takiego Demon Helmet Questa było niemalże nie do zrobienia. Dlatego trzeba było polegać na dobrym teamie. Trzeba pamiętać o tym, że skoro poszli w teamie, to tak naprawdę mają jedne Demon Legi na cały team, więc musieli się w jakiś sposób podzielić. Bo nie były to czasy, kiedy ze skrzynki wychodziły po prostu w formie questa, tylko po prostu były w środku. Kilku osobom udało się zdobyć te legi i mogli się nimi cieszyć przez kilka lat, dopóki nie straciły na wartości, bo gdy w okolicach Tibi 8.2 pojawił się quest Demon Oak, który polegał na tasku 6666 demonów, ich cena oczywiście spadła, bo straciły sporo na swojej świętości i wartości, w przeciwieństwie do wcześniej wymienionego Hornet Helmetu, który do teraz lata gdzieś na plich targach tibijskich między największymi handlarzami Tibi. Kolejnym rar itemem był Golden Helmet, którego historia jest trochę przemienna. Najpierw wypadał on z tak zwanych Daemonów, nie mylcie z demonami, które respiły się w okolicach Fibuli w 1999 roku niedaleko Mintwalli. Daemon był pierwszą wersją demona, jednak był on bardziej zbugowany jak połowa starej Tibi. Można było spokojnie go ubić na 30 levelu, stakując z góra dół i rzucając w niego runkami. Jako ciekawostka z nim związana, dropił bardzo często Golden Helmety i Magic Plate Armory, które na początku nie miały swojej wartości, bo nie były żadnym rzadkim itemem. Za to rare itemem w tamtych czasach był Steel Shield, który aktualnie jest totalnie olewanym przedmiotem, który leży często na ziemi, no chyba że gramy na jakichś starych serwerach 741X, gdzie warto robić z nich lootbagi. W okolicach 2000 albo 2001 roku Daemon zniknął, został usunięty przez Cipsoft i na jego miejscu pojawił się znany nam dobrze Demon, który był silniejszy, bardziej dopracowany i zmienił swoje położenie na Edron. Dodatkowo oczywiście loot został zmieniony, a poprzednie itemy, które wypadały ludziom z Daemonów, zostały przemienione. Kolejnym przedmiotem będzie Winged Helmet. Również legendarny przedmiot, który do dziś nie wypada z żadnego potwora i mało tego, nie jest możliwy do zdobycia w żaden sposób, podobnie jak jego ziomal Hornet Helmet. Jednak tutaj robota była prostsza, gdyż pojawił się on raz na pół roku, w skrzynce na Dark Shield Questie w latarni obok Hides. Mimo wszystko trzeba przyznać, że content makerzy tibijscy potrafili zrobić przy tym wszystkim ogromne historie i lore, gdyż grali różnie, nie zawsze do końca czysto. Pracownicy Cipsoftu poza tym, że dawali itemy graczom zaprzyjaźnionym, którzy pojawili się m.in. na konwencie w 2001 roku, który się odbył w Norymberdzie. Ciekawe, bo ten konwent był jednym z nielicznych zorganizowanych oficjalnie przez sam Cipsoft. Kilku z uczestników za swoje wsparcie w rozwój Tibi otrzymało rare itemki, jednak wielu z nich się z tym kryło przez wiele, wiele lat. Geomowie również dawali itemy na wystawę, a potem je zabierali. Jednak jeden z przedmiotów został wyniesiony poza Tibianik i wtedy właśnie pojawiły się największe rozkminy, które były z nami przez wiele lat. Jednak teraz porozmawiajmy sobie o słynnym Warlord Swordzie, który jest zagadką od wielu lat i znajduje się m.in. właśnie w AB obok spoconego cyklopa, który strzeże tego miecza za ogromnymi kamieniami. Cyklop ten wymienia różne itemki aktualnie w Tibi, ale kiedyś dawno, dawno temu był u niego quest na Fire Sworda. Jednak z biegiem lat został on usunięty przez Cipsoft. W sumie nie wiem do teraz czemu, może ktoś z Was wie, to dajcie znać w sekcji komentarzy. Tutaj podziękowania dla ziomala Revela za zgodę udostępnienia jego screenów związanych z Warlord Swordem oraz za to, że mogę Wam opowiedzieć urywek tej historii, o której mówił w swoim filmie. Warlord Sword, potężny miecz, kiedyś marzenie każdego rycerza, był mocniejszy nawet od samego Magic Sworda. Dlatego był tak bardzo pożądany przez wszystkich w okolicach 2004 roku. Jednak przez wiele lat był owiany legendą i ciągle każdy rozmyślał, skąd wziąć taką jedną sztukę dla samego siebie. Więcej kontrowersji na ten temat pojawiło się właśnie na wystawie na Tibianiku, gdyż chwilę później zaczął latać po necie screen, gdzie gracz o nicku Imdel latał z Warlord Swordem, ekspiąc na smokach. Dużo osób zastanawiało się, czy to fake, czy serio jest w jego posiadaniu. Walka ze smokami z Warlord Swordem w ręce oraz innymi rarytamami, takimi jak na przykład Hornet Helmet, została uwieczniona na legendarnym już screenie, który szybko rozprzestrzenił się na świecie i w całej tibijskiej społeczności, co oczywiście doprowadziło do wielu plotek. Po wielu latach okazało się jednak, że ten miecz był zapożyczony bezpośrednio od twórców gry, którzy specjalnie dali mu ten item, a on co prawda miał go zostawić na statku, a wziął go po prostu na chwilę na smoki, żeby sobie zabić
jakiegoś dragona właśnie z takiego miecza. No i zrobił przy okazji screena, który później można powiedzieć, że wyszedł Tipsoftowi na dobre, ponieważ dzięki temu był jakby ten miecz był owiany dodatkową legendą i każdy przez wiele, wiele lat zastanawiał się, skąd tak naprawdę wziął się ten miecz w Tibi, skoro nie dało się go zdobyć w żaden normalny sposób. Po wielu latach jednak Tagor powiedział, że ten miecz po prostu otrzymał od pracowników Tipsoftu na chwilę, po czym później go oddał. Na koniec warto też dodać, jeżeli chodzi o ten miecz, że na Tibi jednak latają jakieś sztuki i więc jest ciekawe, skąd się wzięły. Czy zostały sklonowane lata temu, czy może był albo jest jakiś quest, o którym nie mamy pojęcia. Jako że Tibia słynie z wielu nierozwiązanych questów, możemy mieć pewność, że większość z nich zapewne nie jest po prostu już do rozwiązania. Mimo wycieków plików właśnie z Tibi 7X nie mamy pewności, czy wcześniej albo później po prostu nie zostały dodane jakieś wskazówki związane z tymi questami, o których tyle osób gadało. Mimo wszystko cofnijmy się teraz kilka lat wstecz, gdy Tibianik miał swoją pierwszą edycję, a screeny i cały opis znajdziecie na stronie nightmarknight.com. Możemy zobaczyć w tym momencie na przykład zestakowane 150 GP, gdzie warto zaznaczyć, że w Tibi można mieć maksymalnie 100 GP na jednej kratce. Oczywiście mówimy tu w plecaku czy na ziemi, obojętnie. I nawet jak położymy 100 GP i później 50 GP na ziemi, to po prostu pojawi się ostatnia wartość, która tam leży, czyli 50. Więc pytanie, skąd się wzięło 150 GP w jednym itemie? Lata temu był to błąd, w którym ekspiąc na przykład na DL-ach można było zdobyć powyżej 100 GP z DL-a w jednym itemie w dodatku. Był to błąd, który szybko Cipsów naprawił, jednak kto już zdobył taką ilość złota, ten już z nią pozostał. I nawet kiedyś Buba miał chyba 137 GP z tego co pamiętam. Kolejnymi przedmiotami będą runy, m.in. Energy Bomba, która została dodana do Tibi z 15 użyciami na początku. Jednak szybko Cipsów zdał sobie sprawę, że trzeba ją wycofać, a następnie oczywiście znerfić. Mimo to pojedyncze sztuki pozostały w Tibi i jedną z nich możemy zobaczyć teraz na screenie z pierwszego Tibianika. Krążą plotki, że Bubble, m.in. właśnie Bubble, korzystała z tych runek i po prostu je zwastowała. Też trzeba pamiętać, że to były czasy, kiedy właśnie taką energy bombą można było bez problemu 15 takim sourcem zatrzymywać GS-y na pokój i sobie na nich w ten sposób expić. Takich sytuacji było kilka i korzystając ze strony właśnie Nightmara, gdzie Carchaos, jeden z największych tibijskich handlarzy, robił screeny, możemy zauważyć również inne runy. Takie jak na przykład runa, która ma 20 użyć i była błędem w grze. Możemy też zobaczyć na przykład zgliczowaną runę SD, która, uwaga, miała 0 użyć. Nie dało się jej dosłownie jakby użyć, była ona problemem, który powstał podczas crash serwerów. Prawdopodobnie w czasach, gdy ludzie próbowali crashować właśnie serwery, by kopiować itemy. Czy właśnie manasy, czy runy, by mieć za co expić. Jednak jak użyjesz tej runy, to nic takiego się nie dzieje. Jestem też ciekaw, czy po prostu te runy dalej są gdzieś w Tibi. Kolejnym z rar itemów będzie korona, która nigdy nie pojawiła się w grze, jednak pewnego dnia Nightmare rzucił jedną koronę w Heist Temple, gdzie można było ją zdobyć i ponoć do teraz jest ona niemożliwa właśnie do zdobycia mimo upływu ponad 20 lat, a ta jedna sztuka krąży między handlarzem a drugim handlarzem. Korzystając ze screenów Nightmara właśnie możemy zobaczyć starą dobrą Tibię oraz wielki pokaz itemów, gdzie niektóre z nich do teraz są niemożliwe do zdobycia. Jest to ogromny kawał historii, tak samo jak wiele osób pragnęło Blessed Shielda, który nigdy nie wypadł z żadnego potwora, a jednak był najpotężniejszą tarczą przez wiele tibijskich lat. To właśnie dla tej tarczy wiele ludzi przyszło na wystawę, mimo że każdy przedmiot ze statku był rarytem. To jednak każdy jarał się niesamowicie potężną tarczą jak na tamte czasy, tym bardziej, że posiadała ona 50 defa, dopóki Cipsoft nie zmienił zdania i nie zmniejszył jej odporności na 45, a następnie na 40. Mimo wszystko trzeba przyznać, że zestawy itemów takie jak np. Brightsword, Golden Armor, Golden Legi, Winged Helmet i Blessed Shield, oczywiście mówię tu o starych grafikach, z dodatkowym Golden Ringiem robiły niesamowite wrażenie. Podobnie jak Demon Set składający się z Demon Helmeta, Demon Shield of Fire Axe i oczywiście Demon Legu. Tych wszystkich itemów na pewno też nie można zapomnieć o książkach, które do teraz często są raritemami. Kiedyś krążyła plotka, że wszystkie te książki były potrzebne do pewnego questa związanego z pentagramem tibijskim, jednak nie mamy 100% potwierdzenia, czy naprawdę tak było. Jednak na wycieku widać, że quest ten jest niemożliwy do zrobienia.
Mimo wszystko nie mamy pewności, czy chwilę wcześniej, na przykład przed wyciekiem, nie zostało to po prostu naprawione czy usunięte, jak na przykład Fire Sword Quest, który znajdował się u spoconego cyklopa na Abedendrion. Tibia na pewno tworzy wiele pięknych historii. Dużo z nich było też nakręcone przez Cipsoft i pracowników od content makingu, jak i przez samego Nightmara, który był twórcą większości map i kontentu związanego z Tibią, która do teraz tak naprawdę się wszyscy nią jaramy. No każdy z nas na pewno wspomina Wharf and Bridge, jak były GS-y, czy Hunter is PK, albo właśnie pogadamy sobie o jakichś itemkach, czy właśnie o bazyliszku, to jednak większość ludzi włącza się taka lampka związana z tym, co było kiedyś i poczuje właśnie taką nutkę nostalgii. Ja przynajmniej tak mam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Hej.